Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz z tej strony oraz Jacek Kubrak. Witam Ciebie, Jacku. Witam Ciebie, Marcinie, witam Państwa. Dzisiaj mamy też temat bardzo istotny, dlatego że będziemy mówić trochę więcej o akcjach, między innymi amerykańskich, czy głównie amerykańskich, natomiast nie tylko, także i o złocie, srebrze, które też mają ogromne znaczenie. Natomiast zaczynamy od Amazona znowu tutaj. No, zaczynamy od Amazona, bo Amazon kupuje MGM-a, to znaczy złożył ofertę na 9 miliardów na wykup MGM-a. Szuka kontentu do swojego Prime Video. No i widać, że tutaj zacznie się rozkręcać konkurencja pomiędzy coraz liczniejszą rzeszą platform, takich jak Netflix, Prime Video, czy HBO Go, czy parę innych, które się tam zaczęły rodzić. No i oczywiście bardzo ciekawe jest to, jak wszyscy oglądacie, jak niektórzy z Was oglądają te platformy, to widzą, że ten content nie przybywa, jest taki trochę smutny. No i dyrektor do spraw Prime Video, czy wiceprezes firmy Amazon podjął decyzję o tym, żeby tego MGM-a kupić. No i pojawia się bardzo ważne pytanie, jak to wpłynie na cenę akcji Amazona, Netflixa, no bo ilość klientów jest taka, jaka jest i nie przybywa, jeżeli chodzi o ilość osobową. No i pytanie, kto, patrząc językiem ekonomii uwagi, o której ostatnio rozmawialiśmy, kto przejmie czyją uwagę. To jest też tak trochę, że chyba tutaj Amazon się wbija jakby w końcówkę trendu, bo oczywiście w czasie pandemii mieliśmy ogromne wzrosty, czy to HBO, czy właśnie Netflixa, no to jest oczywiste, bo siedzimy w domu, oglądamy. I jakby sam streaming moim zdaniem ma szansę rozwoju, bo to jest rzecz, którą myślę, że lubimy ze względu na to, że nie ma reklam, nie ma tego typu rzeczy, po prostu płacimy za to, co chcemy oglądać. Natomiast tutaj jakby końcówka pandemii, miejmy nadzieję, że końcówka pandemii spowoduje, że raczej wyjdziemy z domu, więc ten rok prawdopodobnie będzie gorszy dla czy to gamingu, czy dla właśnie takich serwisów streamingowych. Więc pytanie, czy kupuję po dobrej cenie, to już zobaczymy za jakiś czas, czy będzie drożej. No, zobaczymy, no bo tam w grupie MGM jest dużo ciekawych filmów. No, ale na temat tej pandemii, tak jak powiedziałeś, to jest bardzo ważne i ciekawe pytanie, bo jeżeli byśmy sobie popatrzyli na to, co się dzieje, to przede wszystkim mnie osobiście niepokoją różnego rodzaju wypowiedzi mówiące o tym, że ta pandemia to tak naprawdę to jest coś, co będzie powtarzalne i te elementy opinii, słów, które padają ze strony osób trzymających władzę, mówiąc tym slangiem, powodują no, bardzo duże zaniepokojenie. Dlaczego? No bo ktoś zobaczył, że mamy piękne narzędzie sterowania społeczeństwem, takiego narzędzia, o którym marzono od setek lat, żeby tak można było trzymać społeczeństwo krótko. No, nawet przyjmując założenie, że ta pandemia była przypadkiem, wypadkiem, no to jednak ktoś na przykład może pomyśleć, o to ciekawe, ile można na tym zarobić. No i teraz jak popatrzymy na to, co robią firmy z wielkiej farmy, no to widać to, że one, tak jak Glaxo się wypowiedziało wczoraj, że inwestuje bardzo dużo pieniędzy w kategorię szczepionek, no bo jest bardzo niebezpiecznie i za chwilę tutaj różne inne rzeczy się przyjmą. No to wystarczy popatrzeć na to, co się zdarzyło z przychodami i zyskami. No wybrałem tutaj do zaprezentowania Moderne, firmę, która widzicie tam bujała się po prostu między 25 a 5 dolarów mniej więcej w takim przedziale, prawda? No i była na dołkach swoich prawie że historycznych. W momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, nagle skoczyła w górę ile razy, tak? I to jest bardzo ciekawe. Firma, która jechała na stracie, bo miała zyski netto minus tam 200 kilkadziesiąt milionów dolarów, nagle zanotowała zysk netto na koniec marca tego roku w kwocie miliard, przepraszam, na koniec grudnia zeszłego roku w kwocie miliard 227 milionów, odrabiając wszystkie straty i wychodząc na plus. A więc pojawia się takie bardzo ważne pytanie, jak to się dzieje, że w sytuacji, w której podobno mamy zagrożenie przetrwania naszej cywilizacji, kiedy zamyka się nas w domach, no to takie rzeczy jak szczepionki to powinny być no, produkowane za darmo albo po co najmniej po kosztach, a nie żeby jeszcze były okazją do robienia profitu. I to jest bardzo ważne. To jest temat w ogóle też bardzo istotny, dlatego że najśmieszniejsze moim zdaniem jest to, że my jakby wymuszamy na sobie samych, że będziemy kupować od prywatnych firm szczepionki. Tym prywatnym firmom Ameryka dała dotacje na to, żeby one robiły te badania i robiły te szczepionki jak najszybciej, a później płacimy za to, żeby jeszcze te szczepionki otrzymywać. Więc no, brak tutaj trochę logiki, tak? No bo jeżeli komuś daje pieniądze na to, żeby on stworzył, to okej, ja muszę mu zrekompensować koszty tego stworzenia, natomiast jakby dogadamy
dowiadujemy się, że no, na tym nie zarobisz aż tak dużo, jakby można było, no bo jednak ja ci daję pieniądze na to, żebyś to stworzył. No, więc jakby myślę, że dałoby się ten deal lepiej zrobić, tak? Ale tutaj każdemu zależało na tym, żeby jak najszybciej te szczepionki się pojawiły. Naprawdę? Kwestia jest taka, Marcinie, wrócę do twoich słów i naszej rozmowy z minionych spotkań, kiedy zaczęliśmy dyskutować o tym, jak powiedziałem, że wojnę można wywołać wtedy, kiedy jest grunt, który dostarcza materiału wojennego. I pamiętasz, jak powiedziałeś, że aha, to mamy szczepionki zamiast kul. Tak. I to mi się bardzo, to bardzo mi się wryło w pamięć, bo z tej perspektywy patrząc, no wszystko jest wytłumaczalne w tym momencie, tak? Mamy tak, wojnę. Oczywiście. Znaczy, że mamy wojnę z wirusem, okay, bo nie możemy mieć wojny pomiędzy krajami, które by się tam obrzuciły zaraz jądrówką, tak, i termojądrówką. No to mamy wojnę z terroryzmem, teraz mamy wojnę z wirusem. No i można na tym zarabiać, bo można dostarczać materiału wojennego, jakie są szczepionki, tak? Tak, no ale to jest tak samo, jak z każdą inną wojną. Mamy potrzebę, żeby walczyć z wrogiem, więc nasze firmy produkują broń i im płacimy za to i one zarabiają krocie. Tak samo jest tutaj. Tak. To bardziej kwestia jest pewnej idei. Tak, z jednej strony na rządy zrzucamy odpowiedzialność za to, że zamykają nas w domach, więc muszą nam płacić, nazwijmy to socjal, za to, że nie możemy wyjść z domu, bo nam zakazują, a z drugiej strony te same rządy płacą firmom prywatnym, żeby zrobiły coś, co mogą, może uwolnić ich od tego obowiązku. Jakby widać, że na ten moment, a pamiętajmy, że my płacimy za to wszystko, tak? My jako społeczeństwo, przecież rząd nie ma pieniędzy innych niż nasze. W związku z czym my płacimy ostatecznie za to, że nas zamykają w domu i my płacimy za to ostatecznie, że dostajemy szczepionkę od firm prywatnych. Czyli to znowu jest jakby transmisja pieniądza z nas, nazwijmy to społeczeństwa, do jakichś konkretnych grup interesów, nazwijmy to, tak? Bo to też nie chciałbym oceniać, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo każdy prowadzi biznes, tak? Jeżeli ja bym prowadził biznes medyczny i miałbym taką ofertę do zrobienia, też prawdopodobnie biznesowo bym skorzystał, tak? Bo czemu nie, tak? Skoro mi ktoś oferuje. Pytanie o etykę, pytanie o działania też i rządu. No to jest temat, podejrzewam, na zupełnie inną dyskusję, nie, bo teraz tak na gorąco to wyszło, nie było to planowane. Natomiast, no właśnie, bo teraz zastanawiam o tej etyce, czy bym faktycznie tak zrobił, jak powiedziałem, czy raczej bym poszedł po kosztach, żeby po prostu dostarczyć produkt. Nie wiem. No, wpadnę ci słowo i powiem ci tak. Pomyśl, że jesteś prezesem firmy farmaceutycznej. Mm-hmm. Y, tak? Tak. A twoje wynagrodzenie, przetrwanie firmy, a przede wszystkim twoje bonusy i premie zależą od tego, im więcej sprzedaż. To co robisz? No oczywiście, im większa sprzedaż, tym lepiej. No to wyszukuje się nowe choroby, wyszukuje się różne dziwne rzeczy. Prawda? I sprzedaje się coraz więcej. Dlaczego? No bo jest taki system motywacyjny narzucony przez akcjonariuszy, tak? I żeby dobrze wykonywać swoją robotę, trzeba sprzedawać coraz więcej na coraz wyższej marży. Popatrz na marżę, jaka jest tutaj. 1,9 mld sprzedaży, 1,2 mld zysku. Tak. Jest ogromne. No, bez komentarza. Popatrzmy na problem inny, o którym się nie mówi. Jakbyśmy następny slajd mogli sobie wyświetlić. Co stawia właśnie wiele takich pytań, bardzo ogromną ilość pytań, gdyż wskutek nadużywania antybiotyków przez big farmy, ale nie w tym momencie big pharma w rozumieniu firm farmaceutycznych, tylko wielkie rolnictwo jako takie, prawda, czyli ogromne hodowle kur, zwierząt, innych, bo nie wiem, czy wiecie, 94% masy żyjących stworzeń o wielkości powyżej 1 kg, to są ludzie oraz zwierzęta hodowane przez ludzi do tego, żeby je zjeść. Wyobraźcie sobie to, że z całej biosfery 94% to jesteśmy my i zwierzęta, które hodujemy po to, żeby zjeść, z czego 34% to są ludzie, prawda? Więc patrząc na to i ogromną podaż antybiotyków w tych hodowlach, w których no, choroby się różnie rozprzestrzeniają, mamy sytuację coraz poważniejszą, polegającą na tym, że pojawiły się bakterie odporne na wszystkie antybiotyki, jakie mamy, i jednocześnie podaż nowych antybiotyków jest bardzo ograniczona, mają bardzo krótki okres trwałości z punktu widzenia tego, że są w stanie walczyć z tymi bakteriami. Jest bardzo ciekawe zjawisko wśród bakterii, że przekazuje się jakaś dziwna informacja pomiędzy innymi, czyli jeśli dana osoba dostaje antybiotyk, a na sali, powiedzmy, na ojomie leży parę innych osób z sepsą, to nagle się okazuje, że na ten antybiotyk odporne są także pozostałe bakterie. I mówię tu o prawdziwych, realnych zdarzeniach, które powodują, że nie rozumiemy świata, w którym żyjemy,
nie rozumiemy procesów komunikacji pomiędzy różnego rodzaju istotami żywymi, za to uzurpujemy sobie prawo do tego, żeby tym wszystkim rządzić. Tak? I popatrzcie na ten slajd. Do 2050 roku corocznie umierać będzie 10 milionów osób z powodu infekcji bakteryjnych odpornych na antybiotyki. Czy coś o tym mówimy? Nie, nie ma nic na ten temat. Tak samo jak i o żywności, o innych tego typu rzeczach, które są po prostu kluczowe, tak? Więc to jest duży problem. Wiemy też o tym, że właściciel Microsoftu pozyskał ogromne hektary ziemi w USA w czasie pandemii, więc to jest też temat, który jest na pewno gorący, ale to prowadzi nas do tego, że mówimy o znowu spółkach, no bo ktoś będzie produkował kolejne jakieś lekarstwa, nie wiem na co już wtedy, jak będziemy umierać na bakterie, no i to znowu co nas prowadza do S&P 500, do giełdy i do tego, jak wycena wygląda aktualnie, tak, że niektóre spółki znowu mogą zarabiać więcej, ale przede wszystkim też do tego, że obserwujemy niestety bardzo dodatnią korelację między tym, ile banki centralne mają w aktywów, a tym, jak wygląda S&P 500, co prowadzi nas do 2018 roku, przepraszam, kiedy Fed starał się obniżyć swój bilans i mieliśmy pierwsze dwa duże spadki. No tak, no rok 2014, czerwiec, na granicy załamania znajduje się rynek transakcji na obligacjach. No i Fed mówi, no to ja kończę, my kończymy w tym momencie quantity easing, no już nie będziemy więcej dosypywać, tak? No i co się dzieje z rynkiem? No rynek się zapada. Potem mamy testy rynku 2018-2019. No i co się okazuje, że w tym momencie znowu zmniejszenie podaży pieniądza prowadzi natychmiast do spadków, no a co najważniejsze jest spada konsumpcja. Bardzo ciekawe artykuły wtedy się pokazały mówiące o tym, że w momencie, kiedy następuje spadek kursów giełdowych, ludzie natychmiast wycofują się z konsumpcji, a więc automatycznie jesteśmy w takiej sytuacji, która może pogrążyć wzrost gospodarczy, który jest koronnym przesłaniem funkcjonowania tych wszystkich gospodarek, w których żyjemy. Tylko tutaj ważna rzecz, żeby w Ameryce sobie uzmysłowić to, że tam, jak dobrze mówię teraz liczby, 60 albo 70% społeczeństwa ma akcje kupione i to w formie emerytalnej, w związku z tym jakby ich wzrost cen akcji powoduje u nich bezpośrednio poczucie, że są bogatsi. Więc jakby spadek konsumpcji jest wywołany tym po prostu, że dla nich jakby te akcje są bezpośrednio prawie ekwiwalentem pieniądza. No, zgadza się, dokładnie, świetnie to ująłeś. Europa jest zupełnie inna, bo Europa jest bardzo socjalna i tutaj ludzie czekają na to, że państwo ich obdarzy. No, w Stanach ci ludzie na ten moment jeszcze bardziej myślą o tym, że trzeba zadbać samemu o siebie, aczkolwiek wydaje mi się, że to w tej chwili błyskawicznie ulega zmianie przez paychecki, które płyną do kieszeni ludzi. No i teraz mamy sytuację taką, w której dziś docieramy do momentu, w którym Fed zaczyna mieć problem, co skupować. No bo no, pompuje ogromne ilości pieniędzy w rynek. Jeżeli by się popatrzyło na inny wykres, to byśmy zobaczyli, że w zeszłym roku Fed wpompował, czyli w roku 2020, wpompował prawie 9 bilionów dolarów w rynek, czyli wpompował więcej niż wcześniej przez ostatnią dekadę. Tak? No i teraz, jeżeli popatrzymy na wykres S&P 500, no to widać tutaj pewnego rodzaju sytuację, która no jest dość ciekawa, tak? Pamiętasz, oglądaliśmy budującą się falę trzecią w pewnym ruchu pięciofalowym. No widać, jak rozmawialiśmy, że ten rynek zakończył się. No i zakończył się jak? No harmonicznie się nam zakończył, tak. Prawda? To jest bardzo ważne, tak? Bardzo ładne odbicie tutaj od poziomu 50% mierzenia od tego dołka z końcówki marca i później 38,2% z początku marca, więc co ważne, teraz znowu wzrost wzrostowy, który też w sumie tutaj harmoniczny, jak na niego patrzę, dobija do 88,6, więc można by było tutaj też pewnie informację harmoniczną jakieś wyszczelić. Ale przede wszystkim jest harmonia, czyli jest jakby technika, emocje grają na rynku. Grają przede wszystkim emocje, prawda? I coraz silniej te emocje grają. Bo, i to też jest bardzo ważne, że rynek znajduje się w fazie, w której wyniki nie są zależne od wyników ekonomicznych, lecz są zależne od emocji, jakie są pompowane przez media w rynek celem no, wywołania określonej reakcji. Tak? I teraz oczywiście jak zawsze nie wiadomo w tym momencie, czy to się rozpoczyna już nowy ruch, czy może to jest fala B i będziemy mieli jakieś głębsze zejście jeszcze. Mamy bardzo dużo różnych możliwości, które się tutaj kształtują. Trzeba przez chwilę poczekać, co się nam z tego wywinie, no bo z czynnikiem bardzo blokującym jest inflacja. Obawy inflacyjne,
I one są takim podstawowym elementem, który kształtuje dzisiaj zachowania rynku i narracja wokół tej inflacji. Niemniej, no, jeżeli będziemy mieli tutaj dalsze jakieś takie fajne ruchy, no bo to by wyglądało teraz, że powinna nam się budować jakaś trzecia fala w kolejnej fali, no to zobacz, będziemy rośli dalej w górę, prawda? I wracam tutaj do tego, co kiedyś powiedziałem, że mamy trójkąt rozwarty. No jak się pomierzy, to mamy zasięg 4,5-5 tysięcy, prawda? Więc to jest bardzo ciekawe, co tutaj się zdarzy, czy rzeczywiście formacja techniczna trójkąta rozwartego nam się zrealizuje. Niemniej mówiąc o tej inflacji, no to warto pogadać o tym, co się za tą inflacją kryje, a więc o tym, jak tak naprawdę jeszcze spółki się zachowują. I tutaj przygotowaliśmy dla Was do przeglądnięcia sobie w wolnej chwili 10 najlepiej prosperujących firm, może nie te prosperujące, które zanotowały największe wzrosty w ciągu ostatnich 52 tygodni. No jak widzicie, wzrosty są dość ciekawe i pokazują w tym momencie to, o czym od 10 lat mówię, że nie mam jej na rynku polskim, no bo po co? Prawda, kiedy na rynku amerykańskim, nie mówię, że wchodzę z tego typu projekty akurat, ale to pokazuje w tym momencie prawdopodobieństwo sukcesu, kiedy gra się na rynku amerykańskim. Jeżeli się złapie trend, złapie się dobrą spółkę, no to naprawdę się rośnie w górę i cóż tu dodać. No, a jednocześnie, jeżeli popatrzymy na spółki, które są najgorszymi spółkami na rynku amerykańskim, też 10 najgorszych spółek, to zwróćcie uwagę, że o ile po stronie wzrostów to są wzrosty po parę tysięcy procent, o tyle spadki są jakie? No niewielkie w ciągu ostatnich 52 No tutaj tygodni. największy widzę 83%, to by było dość duże, ale takie spadki rzędu 50% to są normalne korekty w dobrych spółkach czasami, a więc to na pewno nie jest tragedia. Na ten moment patrząc, tutaj asymetria jest. Natomiast to sobie każdy może gdzieś screen zrobić, bo chcielibyśmy jeszcze dojść do bardzo ważnej rzeczy związanej z rynkiem złota i srebra. No bo jak gadamy o tej inflacji, no to cóż, no inflacja jest bardzo silnie powiązana ze złotem i srebrem. I teraz ja zadaję bardzo ważne pytanie, patrząc na tą fluktuację różnych rzeczy, które dzieją się na kryptowalutach. No wchodzą na przepisy Bazylei III, które czynią, tak jak Marcinie mówiłeś, srebro podobnym zabezpieczeniem jak złoto, czyli mamy już dwa metale, które są w tym momencie taką samą kategorią zabezpieczenia. No i przede wszystkim element taki, że kończymy z handlem papierowym. Co to znaczy? To znaczy, że kontrakt, który jest otwarty, nie może być kontraktem otwartym i nie mającym pokrycia w realnym metalu leżącym gdzieś w skarbcu. I teraz popatrzcie, jeżeli się popatrzy na miesięczną sprzedaż i obrót na rynku złota, no to mamy 360, Miliardów będzie, nie? no nie, czy tak, 360 miliardów? Jak dołożymy jeszcze 900, tak. 360 miliardów dolarów obrotu, prawda? Gdzie realnie fizyczna dostawa wynosi 279 milionów. Nie jest Mamy duża dyspozycja. ogromną dysproporcję pomiędzy tym, czym tradujemy, a jaka jest realna dostawa i realizacja tych kontraktów, tak? No i jeszcze popatrzcie na rzecz bardzo ważną tutaj, jaka jest ilość zarejestrowanego złota, czyli tego, które znajduje się w magazynach. Bo tutaj ta wartość wynosi, Miliard, nie? no, Dolarów. coś mi tutaj nie pasuje z tymi cyframi. Ja bym No, powiedział, że o biliona, ale dobra, tak. ale okej, okay, gdzieś to tego. No i teraz popatrzmy w tym momencie na następny wykres i co widać, że transakcje w tym momencie na rynku COMEX, prawda, dane są trochę stare, ale pokazują pewien trend, no, dostęp do świeżych danych niestety jest ograniczony. No i widzimy jedną rzecz, że ilość transakcji rośnie, a ilość złota na magazynie spada, tak? I ta ogromna relacja, którą wam pokazujemy, tam relacja pomiędzy tym, ile złota jest fizycznie dostarczanych, a ile złota jest w transakcjach zawieranych, tak jak my handlujemy tym złotem, otwierając, zamieniając pozycje, tak? No to w tym momencie pokazuje no poważny problem tego, co się może zdarzyć tu za chwilę, jeżeli popatrzymy na srebro. To na srebrze jest jeszcze gorzej, tak? Bo ilość uncji srebra, które są zarejestrowane, czyli znajdują się w dostępie i możliwość wymiany danego kontraktu na srebro, to popatrzcie, ile jest otwieranych pozycji, prawda? 50 razy więcej, nie? Więc widać, że ten trend tak samo rośnie, czyli mamy do czynienia z tym, że ludzie przynoszą i grają na wszystkim, na czym się da grać.
I patrząc z tej perspektywy, to jest kompletnie zrozumiałe dla mnie w tym momencie granie na Bitcoinie czy innych walutach, kryptowalutach. Bo to z punktu widzenia gracza, jak on pisze srebro, Bitcoin, Ethereum, czy tam Mooncoin, okay, to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby ktoś to kupił albo ktoś to sprzedał. Tak? Ważne, żeby rosło. Tak, i ważne, żeby rosło przede wszystkim. Tak? No, jak ktoś robi short, to ważne, żeby spadało. A więc mamy taką ważną sytuację, która też się ukształtowała w tej chwili na rynku złota, który obserwujemy od pewnego czasu, czyli od początku naszych tutaj spotkań z państwem. No widać w tym momencie no, bardzo dynamiczny wzrost i pamiętacie, zaczynaliśmy przy takiej półce, że to złoto się nie mogło wybić, no jak się wybiło, no to już poszło, tak, w górę. No i teraz pojawia się ważne pytanie, na ile ograniczenie w tym momencie transakcji zawieranych na niefizycznym złocie, czyli transakcji papierowych, spowoduje zmianę cen złota w transakcjach takich bezpośrednich, tak, bo otwierając kontrakt już nie będziemy mogli otworzyć kontraktów pusto, tylko będziemy musieli handlować kontraktem, który ma realne pokrycie w towarze znajdującym się na magazynie, tak? Czyli jak jest niedobór towaru, no to zazwyczaj wiadomo, co się dzieje, tak? Choć jak zawsze, proszę nigdy nie traktować naszych wypowiedzi jako jakiejkolwiek rekomendacji inwestycyjnej. To jest tylko swobodna spekulacja myślowa i analiza faktów. Ciekawe jest to, co mówisz. To jest w ogóle zastanawiające, bo to trochę odwraca jakby sytuację. Warto ten temat jeszcze zgłębić dokładnie, jak to będzie przebiegało. Natomiast faktem jest to, że rynek srebra, jako rynek srebra jest dość płytki generalnie właśnie przez to, że są małe zapasy gromadzone, bo srebro jest używane też w technologiach, więc to powoduje, że też jakby jego, nazwijmy to srebra, skokowość, o może tak bym powiedział, tak, zmienność potrafi być większa niż złota, bo jest właśnie go mniej jakby, tak? Czyli łatwiej nim, nazwijmy to, manipulować, ale to bardziej chodzi o to, że po prostu jeżeli ktoś zgłasza duży popyt na srebro, to jest to po prostu widoczne od razu na rynku, bo tak jakby głębokość tego rynku jest mniejsza. Pamiętajmy, że poza srebrem i złotem mamy jeszcze platynę i pallad jako typowo techniczne instrumenty, w sensie technologiczne, które teraz też przeżywają pewien problem, bo jakby branża samochodowa ma spowolnienie w produkcji samochodów ze względu na brak elementów składowych do chipów, jakichś tego typu rzeczy, więc tam mamy korektę, być może to znowu ruszy za jakiś czas, ale globalnie rzecz ujmując, podsumowując, mamy inflację, która jest widoczna na rynkach, mamy dodatkowo zmiany prawne, które powodują, że aktywa takie jak złoto i srebro powinny przynajmniej w średnim terminie dalej drożeć. No i pamiętajmy o tym, że cały czas na giełdzie wiszą różne problemy, między innymi, które poruszone zostały dzisiaj przez Jacka, problem związany z portfelami banków centralnych. Jeżeli one zaczną być znowu zmniejszane, to szykuje nam się BESSA. Ale na razie tego nie ma, tak? Pamiętajmy, że zobaczymy. Może za miesiąc Fed wymyśli nowe klasy aktywów, w które może inwestować. I z tej perspektywy też uważałbym w tej chwili z inwestycjami złoto, tak na marginesie, bo widzicie tego swinga od dołu, który dość ostro poszedł i pewnie jakaś drobna korekta by się tutaj przydała. Więc no, to jest takie dobre zastanowienie się nad tym, czy to jest dobry moment, zwłaszcza jak widzicie nagle tam przyspieszenie na samej końcówce, bo dzisiejsze notowanie też pokazuje, że rynek zaczął dość ostro. Więc to byłbym bardzo ostrożny, bo nie ma się gdzie zaczepić w tym momencie z dobrym stopem, więc trzeba poczekać na miejsce, w którym ten dobry stop po prostu się znajdzie. A na rynkach, które nagle uzyskają ogromne przyspieszenie, no to nagle rośnie też ogromne ryzyko, więc proponuję obserwować, zastanawiać się i szukać dobrego miejsca do wejścia, a nie wchodzić na gorącą głowę. To taka moja uwaga na podsumowanie. Także to. A ja ze swojej strony zapraszam na swoje webinary zawsze, gdzie w niedzielę o 21:50 analizuję także rynek złota co tydzień, więc zawsze będzie możliwość też fajnych miejsc wsparcia i oporów wyznaczenia, więc serdecznie Was zapraszam. A teraz serdecznie Tobie dziękuję też i Jacku, Wam za poświęcony czas, za inwestowany czas i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia znowu za tydzień. Do usłyszenia za tydzień. Ja zapraszam na swoją stronkę facebookową, bo tam się ukaże dziś, jutro, może pojutrze takie moje wystąpienie dotyczące rozwoju technologii, skoncentrowane wyłącznie na technologii, a nie na rynkach. No i może być też ciekawie, bo zobaczycie rzeczy, o których być może mało słyszeliście i o tym, gdzie zmierzamy w najbliższej dekadzie technologicznie. Także wszystkiego dobrego dla Państwa, dobrego tygodnia, dobrych inwestycji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiamy.